Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie i przyszedł czas na trzeci filar Neuroklubu, jakim jest baza wiedzy, która na Was czeka. A będzie ekstremalnie dużo się działo, mega ciekawe rzeczy, o których Wam powiem. Więc, jeżeli jeszcze być może się na ten Neuroklub nie zdecydowaliście, to będzie właśnie to, co Was zapali do e, działania, bo przyszłe poroczu to jest prostu kosmos. Chociaż tak naprawdę, zanim Wam o trzecim, to jeszcze ja nie ochłonąłem po drugim, dlatego że dopiero w weekend skończyliśmy klubowe spotkanie, jesienne klubowe spotkanie, które ma miejsce raz na kwartał i po prostu działo się wybitnie ciekawe, ciekawie, ciekawe rzeczy, warsztaty. Które były bardzo zróżnicowane, aczkolwiek punktem wyjścia był obszar klatka piersiowa bardziej pod kątem właśnie psychosomatyki, energetyki, różnych metod wizualizacji, pracy z klatką, fajnego procesu prowadzonego, tematów kinezologicznych i tematów ruchowych, więc ekstremalnie duże zróżnicowanie, gdzie prowadzili nasi instruktorzy, którzy też, uwaga, ciekawe, wszyscy, którzy prowadzili to wywodzą się z neuroklubu, czyli my przez neuroklub się poznaliśmy. Znamy się od samego początku, od ponad dwóch lat i dorzucają swoje, no chciałem powiedzieć pięć groszy, ale ewidentnie więcej. Więc jeżeli chcesz zobaczyć, jak to wyglądało, zerknij na film, który był wcześniej, o drugim filarze, bo naprawdę Krzyśkowi udało się oddać klimat i charakter klubowego spotkania, więc będziesz mógł wpaść na kolejne, o którym też Ci powiem na sam koniec tego materiału. Natomiast... Trzeci filar, czyli to, co rzeczywiście będzie miało miejsce w bardzo niedalekiej przyszłości. Więc jeżeli na ten klub się decydujesz na zakup rocznego albo półrocznego, to będziesz mógł tych rzeczy po prostu skorzystać. Bo teraz ci przedstawię więcej to, co w najbliższym półroczu będzie miało miejsce. Trzonem: przyszłości, działań przyszłości są takie webinary, które są no, takie większe, dłuższe Konkretniejsze, bardziej mięsiste, z których tak naprawdę no, może być, że jest to tak mini szkolenie w ramach online, gdzie będziesz mógł wziąć udział na żywo. Będzie to raz w miesiącu, ale oczywiście masz dostęp do tego, kiedy tylko zapragniesz i gdzie tylko chcesz, bo oczywiście one wpadają na platformę, do której masz dostęp non-stop. I wszystko zaczyna się od listopada. W listopadzie skromnie zaczynam ja w temacie psychosomatyki w ujęciu właśnie nitowym, tak? Czyli i terapia będzie rozwinięcie tego, co robimy na szkoleniu. Zrobimy sobie bardzo fajny temat, który będziecie mogli przerzucić od razu do pracy. Jeżeli w tym, w tej metodzie pracujecie, to będziecie mogli od razu przerzucić to do swojej pracy gabinetowej, pracy na realnym pacjencie, fajne wprowadzenie, krok po kroku omówione rzeczy i trudniejsze, i prostsze, na pewno będzie to coś, co będzie wymagało wytężenia umysłu i tworzenia się na nowe doświadczenia i to startuje już w listopadzie ze mną. W ogóle ten początek roku jest taki trochę końcówka roku jest taka psychosomatyczna, dlatego że w grudniu zaraz po moim webinarze wjeżdża człowiek, którego przedstawiać się trzeba, i jest to Kuba Stępnik. Kuba Stępnik od wielu lat siedzi w tematyce psychosomatyki w ujęciu ostopatycznym. Sam jestem praktycznie po wszystkich szkoleniach Kuby i ewidentnie moją praktykę wrzucił on na kolejny poziom. I temat będzie bardzo ciekawy, bardzo otwierający, dlatego że jest to psychosomatyka, a możliwości pracy w strefie duchowej. Więc coś, czego u nas jeszcze docelowo w klubie nie było, gdzie ten temat oczywiście. Wiadomo, że liznaliśmy niejednokrotnie z różnych stron, ale żeby tak oficjalnie gdzieś prowadzić to na salony neuroklubowe, no to jeszcze tego nie było. Także Kuba tutaj będzie rozdziewiczał neuroklub, tak konkretnie w tym temacie i ewidentnie rozbuduje to, tak naprawdę, Waszą, waszą praktykę, ale też na pewno Was samych. Sam z Kubu na szkoleniach pracowałem w tematyce, właśnie strefy duchowej. No i powiem Wam, że to jest ewidentnie dla mnie, pod kątem mojego życia, mojego funkcjonowania, duży game changer, także zrobiło mi to robotę pod kątem takiej jasności, jasności, takiego sprecyzowania po co w ogóle jestem, w jakim kierunku mam iść, jaka jest w ogóle moja droga życiowa i te rzeczy będziemy omawiali na webinarze Chociaż Kuby prawdopodobnie będziecie mogli w Neuroklubie spodziewać się troszeczkę więcej. Możliwe, że też na klubowych spotkaniach, które będą miały miejsce. Aczkolwiek to jest jeszcze niedogadane, także zobaczymy. Ale już się na jednym przewinął, także na pewno jeszcze w roku 2025 uda nam się zgrać jakiś termin, żeby po prostu jemu też po Mamy pewną rzecz zaległą, tak? I to będzie na klubowym spotkaniu. Więc tak wygląda końcówka roku. A w styczniu wchodzimy z troszeczkę bardziej z tematami. Nazwijmy to strukturalnymi, i będzie człowiek, którego nie było jeszcze u nas w Neuroprojekcie i w Neuroklubie tym bardziej. Nasz zaprzyjaźniony terapeuta-ostopata Andrzej Pesarz, który po prostu wprowadzi Was w tematykę pracy z oponą twardą. Pracy z oponą twardą w kontekście właśnie jej potencjału zdrowotnego. I to jest temat, gdzie rzeczywiście można fajnie to przedstawić w kontekście wiedzy merytorycznej, w kontekście praktyki i znowu zupgrade'ować swoje możliwości terapeutyczne. Później wjeżdżamy znowu z nowym człowiekiem, Mateusz Newman, czyli dużo świeżości, dużo świeżości w Nauru klubie w następnym półroczu będzie. I to jest nasz przyjaciel, absolwent, terapeuta ruchowy, masażysta, magistrant psychoterapii, psychologii klinicznej, który wprowadzi na tematykę uwaga, tutaj temat będzie trudniejszy, temperament i typ układu nerwowego w ujęciu psychosomatycznym. Więc znowu troszeczkę gdzieś ta psychosomatyka będzie przewijała się w najbliższym neuroklubie. Jest to też coś, co bardzo interesuje naszych klubowiczów i my oczywiście. Idziemy z nimi w tą stronę, dlatego że chcemy rozbudować rzeczywiście rzeczy, które ich bardzo mocno interesują, gdzie szuka rozwiązania do swojej praktyki, gdzie szuka rozwiązania w swoim życiu. Więc tutaj lecimy z tym tematem. I później mamy już marzec. W marcu człowiek, którego klubowa społeczność dobrze zna, który też szykuje dla nas fajne szkolenie stacjonarne, maciek boru, czyli ewidentnie freak ruchowy. Macia musi się poznać, bo już. I były podcast, nim nagrywałem, i w Neuroklubie często pojawia się, i, i, i gdzieś w tych materiałach online'owych, Więc bardzo fajnie, bo on rzeczywiście wprowadza dużo fajnej, ruchowej świeżości do naszego spojrzenia na człowieka, do naszej praktyki, do Neuroklubu, bo ostatnio jest takim, że tak powiem, elementem klubowych spotkań. I Macie po prostu Was wprowadzi w temat integracji funkcjonalnej. I będzie dużo o klacie, dużo obietnicy o integracji tych obszarów. To, co było na ostatnim głównym spotkaniu, ale więcej, szerzej, konkretniej, bardziej mięsiście. No i tak naprawdę te półrocze kończy znany Wam bardzo dobrze Duczyński Maciej, czyli nasz neuroterapeuta, fizjoterapeuta, tutaj przyszły chiropraktyk. I będzie mówił o temacie, którym się bardzo dobrze zna i większość, podejrzewam, że osób, które w gabinecie, w gabinecie pojawia się, to są właśnie z tym tematem, a mianowicie będzie o dysautonomii, e, objawach i postępowaniu klinicznym właśnie w tym temacie, czyli różnego rodzaju rozregulowania układu autonomicznego. Więc przyszłe półrocze, e, kolejne 6 miesięcy będzie psychosomatyka, i w ujęciu takim bardziej cielesnym i bardziej duchowym. Oczywiście to się wszystko miksuje. zobaczcie że to tak naprawdę we wszystkich tematach chodzi o jedno. tak Chodzi o stworzenie, dowiedzenia się, jak z daną osobą pracować i stworzenia takiego potencjału terapeutycznego i stworzenia środowiska do tego, żeby to ciało po prostu mogło lepiej funkcjonować, zdrowiej funkcjonować, w większym szczęściu, w większym spełnieniu. I to jest w ogóle nasz plan na te klubowe spotkanie. Więc będzie i psychosomatyka, i trochostopatii, i łuk autonomiczny, i pracy zruchowej. Więc docelowo jest wszystko, czego potrzeba. E, możliwe, że do Noro Klubu dołączacie pod kątem. Chcecie dołączyć dlatego, że Was interesują klubowe spotkania. obejrzeliście ostatnio materiał. Mówicie rewelacja. Ewidentnie potrzebuje więcej ludzi właśnie takich w swoim e, otoczeniu. I po prostu chce się przy nich rozwijać i po prostu być fajniejszą, lepszą osobą, to oczywiście będzie taka możliwość, bo my widzimy się raz na kwarto i widzimy się w styczniu, widzimy się 17-18. Neuroklubowe spotkanie najczęściej trwa dwa dni, albo będzie jeden wieczór i kolejny cały dzień z wieczorem, nocą i, i tyle, czasami prawie, że porankiem, więc bardzo. Długie, rozległe, więc widzimy się 17-18 stycznia i 25-26 kwietnia. Niestety, nie powiem Wam, co na tym klubowym spotkaniu dokładnie będzie, dlatego że tutaj wspólnie, razem z potrzebami, wspólnie z klubowiczami, słuchając ich, rozmawiając ich i tworząc, tworzę jakiś plan konkretny na to klubowe spotkanie, żeby było trochę inaczej niż ostatnio. Niekoniecznie lepiej, gorzej, ale inaczej. No ostatnio myślę, że udało nam się Wylądować wysoko, jeśli chodzi o oczekiwania e, ludzi, które e, są, więc naprawdę udało się je spełnić. Było to jedno z ciekawszych, lepszych e, spotkań. Więc w styczniu widzimy się 14 raz, a w kwietniu widzimy się 15 raz, więc już jest nieźle i każde słuchajcie, klubowe spotkanie było trochę inne. Ja się z tego bardzo cieszę, że jest bardzo różnorodnie, a jednocześnie gdzieś ten e, to, na czym zależy czyli rzeczywiście umiejętność pracy z ludźmi, słuchania ich, te umiejętności miękkie, ale też fajna wiedza metodyczna, to po prostu na tych spotkaniach jest. Więc nie powiem Wam, co będzie jeszcze, bo to się dopiero będzie rozgrywało w, ostatnie, w najbliższych tygodniach. Chcę mieć do końca października, początek listopada zaplanowane cały styczeń i później na początku roku zaplanowane cały kwiecień, ale będzie zadowoleni i też będąc częścią społeczności klubowej, macie wpływ na to, co na tych spotkaniach jest po prostu rozmawiając z ludźmi, rozmawiając ze mną i po prostu komunikując to, co byście chcieli tutaj zobaczyć, czego też nie ma często na naszych, w naszej ofercie szkoleniowej, bo dużo osób to są osoby, które już z tej oferty zrobiły sporo i my po prostu chcemy wprowadzać ich trochę inne spojrzenie, trochę świeżości, nowej wiedzy. Oczywiście powiedzmy to, co miało miejsce, czyli. Grupa facebookowa, która bardzo dobrze funkcjonuje, klubowe spotkania, live'y w każdy poniedziałek, to jest też coś, co po prostu będzie miało miejsce w najbliższej edycji, także jeżeli to jest coś, co Was zachęca, to oczywiście śmiało wbijajcie i na tych klubowych kawkach, które każdy poniedziałek, godzina 8, widzimy się, zobaczycie imię i marszarzyszy naszego specjalisty od medycyny chińskiej bliznami i Krzysztofa Ciecińskiego, który jest instruktorem MTG i ma taką zajawkę bardzo fajnie psychosomatyczną i naszych klubowych tutaj kolegów instruktorów, czyli Łukasza Ciechańskiego i Mikołaja Strowskiego i Mateusza Szumlasa, więc rzeczywiście będzie Duże zręczcowanie i macie Borucz i każda praktycznie osoba, która będzie miała webinar, to też będzie miała prawdopodobnie przynajmniej jedną e, kawkę, gdzie Wam będzie odpowiadała na te pytania, które w tym że pojawią się, będzie przygotowywała do tego webinaru, żeby się z niego wyciągnęli jak najwięcej, więc wszystko jest fajnie tutaj e, przemyślane i to będzie rozplanowywane i będziesz tego też częścią, więc jeżeli Cię nie zachęcił pierwszy filar, czyli olbrzymia, olbrzymia biblioteka wiedzy e, klubowej, która po prostu już jest, i tam kilkanaście szkoleń, i cała masa webinarów, i cała masa wiedzy, i drugi filar, czyli niesamowita społeczność, i trzeci filar, czyli to, co będzie działo się w najbliższym półroczu. To ja już nie wiem, co cię przekona, ale to są naprawdę argumenty, które jest ciężko przebić, więc mam nadzieję, że do zobaczenia. W Neuroklubie, do zobaczenia na grupie, do zobaczenia na klubowe spotkanie, do zobaczenia na webinarze pierwszym, które będę miał możliwość prowadzenia w listopadzie pod kątem psychosmatyki w ujęciu właśnie neurskiej terapii. Dzięki za uwagę, do zobaczenia w Neuroklubie. Trzymaj się.